Cześć, ja nazywam się Julita Dębska, jestem psychologiem i coachem relacji. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, a interesuje Cię psychologia bliskich, związków i miłości, to koniecznie subskrybuj mój kanał i zostań ze mną na dłużej. Witam Was dziś po moim krótkim urlopie. Wy mogliście tego urlopu nawet nie zauważyć, dlatego że cały czas ukazywały się tutaj materiały. Natomiast ja się relaksowałam, odpoczywałam. Natomiast przegrałam z klimatyzacją i mam lekko zatkany nos. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to dzisiaj bardzo przeszkadzało. Jednak z uwagi na tą małą niedyspozycję i z uwagi też na to, że po prostu miałam krótką przerwę, to wybrałam na temat tego odcinka taki obszar, który jest z jednej strony mi bardzo bliski i jest po prostu dla mnie łatwy, a z drugiej strony dla Was jest interesujący i ważny. Dla mnie bliski, dlatego że to jest temat mojej pracy badawczej i doktoratu, a dla Was ważny, bo wiem to z odcinków, w których mówię o zdradzie. Wy w komentarzach pod tymi odcinkami często zwracacie uwagę na to, że właściwie najważniejsze to jest to, jak sobie z tą zdradą poradzić. I dzisiaj chciałabym właśnie trochę opowiedzieć o tym, jak poradzić sobie ze zdradą jako para, kiedy jesteśmy taką parą, która doświadczyła zdrady i chcemy być nadal razem, to co zrobić? Dzisiaj powiem Wam o jednej konkretnej metodzie, która została zaproponowana przez małżeństwo Julie i Johna Gottmanów i przez Instytut Gottmanów. I oni na podstawie swojej wieloletniej pracy, właściwie myślę, że przynajmniej ponad połowę swojego życia poświęcili oni na pracę w swoim laboratorium miłości, gdzie robili różnego rodzaju badania i eksperymenty dotyczące psychologii, miłości, związków, tego jak funkcjonują pary. Natomiast Julie też ma doświadczenie terapeutyczne i oni na tej podstawie stworzyli taką metodę radzenia sobie ze zdradą, która składa się z trzech etapów konkretnych. Oczywiście jest wiele szkół terapeutycznych i wiele metod różnych proponowanych pracy ze zdradą. Ta wydaje mi się mocno skuteczna, zważając na doświadczenia moich klientów i na to, jak my przez te różne fazy zdrady przechodzimy. Dlatego dziś na początek wybrałam właśnie tę metodę. Ona też jest taka prosta do uporządkowania sobie tego w głowie i do zapamiętania tych etapów. I małżeństwo Gottmanów podkreśla też to, że ich zdaniem, wykorzystując tą metodę, 75% par może przetrwać ten kryzys w postaci zdrady. Natomiast Julie mówi o takim warunku, że tutaj do takiego rodzaju pracy niezbędny jest terapeuta, ktoś trzeci, kto parze pomoże przejść przez każdy z tych obszarów. Dlatego, że tak jak za chwileczkę zobaczycie, tam mogą pojawić się takie momenty, w których jeżeli nie będzie takiego zewnętrznego wsparcia, kogoś, kto spojrzy na to wszystko z innej perspektywy, no to może dojść do kolejnych konfliktów, kolejnych kłótni, nieporozumień komunikacyjnych przede wszystkim. Te trzy etapy to, po pierwsze, to jest etap pokuty. Po drugie, to jest etap dostrojenia i trzeci etap to jest etap takiego przywiązania, można powiedzieć, że ponownego przywiązania do partnera. Pierwszy etap, czyli ten etap pokuty, on z mojej perspektywy jest najbardziej istotny, bo to jest taki etap, w którym waży się to, czy ten związek w ogóle będzie dalej rozważany, czy będziemy dalej mówić o związku i pracować z parą. I od tego, co tutaj się wydarzy, właściwie ten los pary moim zdaniem zależy. Pokuta, dlatego że to jest taki czas według Gottmanów, w którym bez względu na to, co się zadziało, jaka była przyczyna tej zdrady, jaki kawałek do tego wszystkiego ta osoba zdradzona wniosła i czy jakkolwiek też był jej wkład w to, to tutaj na tym etapie najważniejsze jest to, żeby ta osoba, która zdradziła, potrafiła przeprosić, rozumiała swoje przeprosiny, ale co więcej, Gottmanowie też podkreślają, że ona może przepraszać setki, tysiące razy do skutku, dopóki ta druga osoba nie poczuje, że
to już jest wystarczające dla niej. To jest też taki czas, w którym ta osoba, która została zdradzona, może zadać właściwie prawie każde pytanie. I tego faktycznie osoby zdradzone potrzebują. Zadają pytania bardzo szczegółowe, chcą wiedzieć, jak to wyglądało, chcą znać te szczegóły. To jest trudne dla osoby, która zdradziła, żeby o tym mówić, natomiast żeby w ogóle pójść dalej, to przez ten etap trzeba przejść. I tutaj z mojej takiej perspektywy, z moich doświadczeń, częstym błędem tych osób, które zdradziły, jest to, że one by już chciały pójść do przodu. Brakuje im cierpliwości, nie rozumieją tego, że ktoś potrzebuje kolejny raz usłyszeć słowo przepraszam i kolejny raz pyta o to samo i kolejny raz chce jakby znaleźć inną odpowiedź, bo tego wszystkiego jeszcze nie rozumie i docieka wciąż do prawdy. I zdarza się, że te osoby, które zdradziły, to już im brakuje cierpliwości, brakuje im siły i one się poddają na tym etapie, kiedy tutaj jest właśnie niezmiernie ważne to, żeby być cierpliwym. Gottmanowie mówią, że to może potrwać kilka tygodni, ale też kilka miesięcy. Nie ma takiego jednego czasu określonego, ile ten etap może trwać. I teraz na tym etapie prawie każde pytanie można zadać, oprócz tych pytań, które dotyczą seksualności. Czyli tego, jak często, w jakich pozycjach i tak dalej, i tak dalej. I teraz dlaczego? Julie Gottman podkreśla to, że właściwie prawie dla każdej osoby, która została zdradzona, ta zdrada wiąże się z objawami PTSD, czyli takiego stresu potraumatycznego. I ona twierdzi, i też podkreśla to, że nie każdy terapeuta musi się z tym zgadzać, że tych objawów nie da się do końca wyleczyć. W sensie tego PTSD po zdradzie to nigdy nie zniknie i w ten sposób nie da się ze zdrady wyleczyć, to może wracać, natomiast oczywiście te objawy mogą się zmniejszać. Natomiast jeżeli zaczniemy rozmawiać tutaj o tym seksie, który miał miejsce w romansie, no to objawami PTSD są tak zwane flashbacki, są natrętne myśli, więc taka osoba będzie wracała, po prostu będzie do niej wracać ta wizja tej kochanki, kochanka z tym moim partnerem, partnerką, będą sobie to wyobrażać, będą wracać myśli, będą wracać takie filmy w głowie. I dlatego Gottmanowie nie rekomendują dotykania tego tematu. Właśnie dlatego, że to silnie wiąże się z, zdrada wiąże się z PTSD, a PTSD wiąże się z tymi obrazami. Jeżeli będziemy sobie wyobrażać te obrazy naszego partnera z kochankiem, kochanką, no to możemy po prostu przez tą fazę nie przejść. I tutaj też dlatego bardzo ważna jest obecność tej osoby trzeciej, ponieważ na etapie zadawania tych pytań, przyjmowania odpowiedzi, odpowiadania, możemy tego sami nie udźwignąć bez kogoś, kto będzie też potrafił się tym jakoś zaopiekować, inaczej trochę na to spojrzeć. I też tutaj ważne jest zadbanie o to, by ta osoba, która została zdradzona, żeby nie poszła w takie ocenianie i krytykowanie partnera, tylko żeby skupiła się na mówieniu o swoich emocjach w tej całej sytuacji, o tym, jak ona się z tym wszystkim czuje, a nie jaki ten partner jest. Im bliżej jesteśmy tego krytykowania, tych takich oceniających myśli, tym trudniej jest ze zdrady wyjść i się uzdrowić parze. Im bardziej ta osoba, która została zdradzona, będzie przejmowała takie komunikaty ja, czyli ja się z tym czuję w określony sposób, czuję się zraniona, jestem zdewastowana tym, nie potrafię sobie z tym poradzić, jest mi bardzo trudno, jest mi smutno to słyszeć, jest mi przykro to słyszeć. Im bardziej na tym się skoncentruję, tym lepiej dla pary. Dlatego tutaj taka pomoc zewnętrzna jest ważna. No i kiedy już przejdziemy przez ten etap, kiedy uszanujemy to, że ten etap jest konieczny i potrzebny, to przechodzimy do etapu drugiego, jakim jest dostrojenie. I na tym etapie dostrojenia tutaj dopiero zaczynamy przyglądać się tak mocniej, poważniej powodom zdrady.
dochodzić, wyjaśniać sobie, z jakiego powodu do tej zdrady doszło. Dobrze jest też, kiedy na tym etapie to ta osoba, która została zdradzona i której zależy, żeby ten związek przetrwał, żeby ona sama podniosła taką inicjatywę rozmowy o tym i też wzięła troszeczkę odpowiedzialności na siebie, to znaczy, żeby przyznała, że my ten związek budowaliśmy razem. Skoro go budowaliśmy razem, to przyjrzyjmy się, ja też chcę się przyjrzeć temu, co ja mogłam może robić nie tak, gdzie ja mogłam popełnić jakiś błąd, jak my do tej pory jako para funkcjonowaliśmy może nie tak, jak było dla nas najlepiej. Czyli to jest ten etap, kiedy przyglądamy się złym nawykom, złym wzorcom, zarówno na takim poziomie indywidualnym, jak i na poziomie pary, i każdy z partnerów bierze odpowiedzialność za ten kawałek i przyglądamy się bardzo dokładnie temu, co w tej naszej relacji nie funkcjonowało, po to, żeby tą starą relację pożegnać. I na tym etapie dochodzimy właśnie do tej wiedzy o tym, jaka była przyczyna. Ale to nie jest tylko tak po wierzchu, tylko wchodzimy w to głębiej. I teraz Julie Gottman podaje swój, myślę, bardzo interesujący przykład z terapii, gdzie pracowała z parą, w której mężczyzna zdradził swoją żonę 57 razy. I w tym 3 razy był zakochany w tych swoich kochankach. Można by było stwierdzić, że jest uzależniony od seksu, ale on był zakochany i nie o to wcale chodziło. I okazało się, że taką głęboką przyczyną tych zdrad było to, że on jako mały chłopiec, jako dziecko został gwałcony przez mężczyznę, wychowywał się w kulturze południowoamerykańskiej, gdzie homoseksualizm nie był wtedy dobrze widziany i on przez całe życie bał się, że dlatego, że mężczyzna innego wykorzystał, to on może być homoseksualistą, więc on poprzez te zdrady z kobietami starał się sobie udowodnić, że tym homoseksualistą nie jest. I to jest taki powód, który pozwala i temu człowiekowi siebie samego lepiej zrozumieć i zakończyć ten proceder, ten sposób życia, radzenia sobie z jakimś problemem poprzez właśnie zdrady, a z drugiej strony pozwala wtedy tej żonie, tej partnerce lepiej zrozumieć i może wybaczyć w końcu. Też Gottmanowie podkreślają to, że to przebaczenie nie jest konieczne i tutaj jakby może być duża niezgoda wielu terapeutów, którzy podkreślają tą rolę przebaczenia. Oni mówią o tym, że takie wymuszanie przebaczenia na osobie, która została zdradzona, jest krzywdzące dla tej osoby. Moim zdaniem przebaczenie jest pewnym procesem i to dla tej osoby, która została zdradzona, dobrze, kiedy ona do tego momentu sama dojdzie, kiedy to jest prawdziwe i naturalne, że ona potrafi przeprosić i naprawdę to czuje, ale też powiem tak, zdarza się, że ktoś powie, że wybacza, że przebacza, ale i tak czuję, kiedy to mówi, ale naprawdę jeszcze wszystko nie zostało uzdrowione i wtedy ten partner ma pretensje, no przecież mi przebaczyłaś, przecież miało być inaczej, a tak nie jest. No i tutaj cały czas potrzeba też tego zrozumienia i tej takiej wyrozumiałości na to, że właśnie te objawy PTSD, one mogą wracać, że pewne trudne myśli mogą wracać i to jest pewna cena, którą płaci się właśnie za zdradę. To, że może już nigdy nie będzie tak samo. Może być inaczej, ale nie będzie tak samo. W tej osobie, która została zdradzona, zostaje jakaś rysa i ona od czasu do czasu może poczuć, że pomimo tego, że wcześniej mówiła, że wybaczyła, to coś w niej się rodzi na nowo. I zrozumienie też tego procesu, tego, że to tak może właśnie wyglądać, funkcjonować, u większości par, z którymi ja pracowałam, tak właśnie jest. To jest tutaj bardzo ważne i kluczowe. I na tym drugim etapie też
tego dostrojenia, uczymy się na nowo różnych umiejętności komunikacyjnych, umiejętności związkowych. Jeżeli coś do tej pory nie grało między nami, jeżeli skutkiem tego wszystkiego była zdrada, no to nauczmy się od nowa, jak ze sobą rozmawiać, jak się słuchać. Nauczmy się rozmawiać o swoich potrzebach, poznajmy tego partnera na nowo, bo może się okazać, że ten partner jest zupełnie inną osobą niż nam się wydawało, że on ma inne potrzeby. I to jest ten czas, ten drugi etap właśnie. I trzeci etap to jest etap przywiązania, ja bym powiedziała ponownego przywiązania, dlatego że tutaj wchodzimy w nowy związek, zamykamy to co stare, wchodzimy w nową relację i na tym etapie koncentrujemy się na tym, jak ta nowa relacja miałaby wyglądać. Pożegnaliśmy nasze nawyki, pożegnaliśmy nasze wzorce, wszystko to co doprowadziło nas do tej zdrady. I otwieramy się na nowe i razem stawiamy nowe cele, razem myślimy nad nową wizją życia, umawiamy się, kontraktujemy pewne rzeczy, ale też to jest ten moment, w którym rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby ponownie do tej zdrady nie doszło i jakie będą konsekwencje, kiedy jednak do tej zdrady miałoby dojść. To jest ten moment, dopiero tutaj o tym rozmawiamy. Ale podejmowanie takiego tematu, dość trudnego, również jest niezwykle ważne, ale właśnie w tej, a nie innej kolejności. Myślę, że ta metoda Gottmanów może być bardzo praktyczna i oni też podając te procenty, mówiąc o tym, że 75% par, które zdecydują się pracować nad związkiem, ale też oni to podkreślają, które sięgną po pomoc, taką terapeutyczną, że takie pary są w stanie przejść przez tą zdradę, uzdrowić się, ale też funkcjonować lepiej niż dotychczas. Myślę, że to jest takie kojące, pocieszające, szczególnie dla tych osób, które nie oglądają na przykład tego materiału tylko i wyłącznie teoretycznie, tylko i wyłącznie z ciekawości, ale przede wszystkim dla tych, które tego właśnie doświadczyły i pomimo tego, że do tej zdrady doszło, to z różnych powodów chciałyby dalej kontynuować związek i pracować nad tym związkiem. Myślę, że podsumowanie byłoby takie, że związek może przetrwać, ale to już będzie inna relacja. Zamykamy tamten etap, zamykamy tamtą relację, te sposoby funkcjonowania, te stare sposoby funkcjonowania i otwieramy się na nowe, budujemy nowe. Jeżeli ten materiał uważasz za pomocny, jeżeli Ci się podobał, to daj proszę łapkę w górę, będę bardzo wdzięczna. Zostaw proszę komentarz dotyczący Twoich doświadczeń. Zachęcam Was do dyskusji, bo dzięki temu ten kanał może się rozwijać, dzięki temu, że tam są właśnie komentarze, te filmy są bardziej widoczne też dla nowych widzów, więc będę Wam bardzo wdzięczna. Jeżeli dotarłeś do tego końca, to napisz proszę w komentarzu słowo miłość, ja dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. Już teraz jestem Ci za to bardzo wdzięczna. No i też korzystając z tego, że wróciłam już z wakacji, no to daję znać, że znów jestem dostępna, można ze mną pracować jeden na jeden w parach, ale możecie też oczywiście skorzystać z kursów online. Jak znaleźć miłość życia i jak odzyskać miłość życia, przez które przechodzicie samodzielnie i możecie znaleźć je na mojej stronie. Zachęcam też Was do odwiedzenia moich social mediów, Instagrama, Facebooka, znajdziecie mnie po moim imieniu i nazwisku. A na dziś Wam już dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Moc miłości, pa!